No według mnie, jeżeli na przykład nagle z Anglii musieliby wyjechać Polacy, to w różnych miejscach na przykład są takie fabryki, gdzie pracują tylko Polacy, tylko obcokrajowcy. I nie wydaje mi się, żeby tam społeczność angielska chciała pracować i nie wiem czy... No jak ty to odbierasz? No bo ja mam takie wrażenie, że jakby to takie troszkę było mydlenie oczu. To jest mydlenie oczu i to jest takie populizm. No bo nie ma co ukrywać, są takie medialne prace, gdzie na razie Anglicy no nie za bardzo chcieliby w ogóle pracować. Oczywiście masz w pełni rację, dlatego wręcz jest możliwe, że przy niektórych zmianach w traktatach związanych z Unią Europejską, które prawdopodobnie nie nastąpią, bo musiałaby to poprzeć cała Unia Europejska, nie można by było deportować nagle wielkiej liczby ludzi, którzy tutaj pracują, bo się ta ekonomia by po prostu zapadła. Natomiast przez to, że brakuje konkretnego dialogu, wiele ludzi tego nie wie i sobie wyobraża, jakby tutaj nie wiadomo co nagle miało nastąpić. Być może nastąpi. Mi się wydaje, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Wielka Brytania wyszłaby z Unii Europejskiej. Ja uczę się prawa, jestem tutaj asystentem w kancelariach. Wiem, jakie tutaj jest odczucie odnośnie tego, bo Anglia, która jest niepodbita przez prawie 1000 lat, nagle inne sądy brukselskie w Strasburgu są ważniejsze i są nad ich sądami. Jest to tutaj troszeczkę takie w tym świecie prawniczym niepokój związany z tym i wiem, że taka debata jest tutaj, nie można jej zignorować. Czy Anglia wyjdzie, czy nie wyjdzie? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że być może dla Polski będzie jednak lepiej, gdybyśmy starali się o to, żeby Wielka Brytania została. Z racji tego, że jest to konkretny sojusznik i w zasadzie, jeśli Wielka Brytania wyszłaby z Unii Europejskiej, ten system będzie już do dużego stopnia zdominowany przez takie kraje jak Niemcy i zmniejszy to siłę Polski z rozmów z innymi krajami do stworzenia takiego balansu w Unii, który jest bardzo ważny i który Brytyjczycy zawsze rozumieli. Natomiast w tych wszystkich debatach trzeba być i jeśli my będziemy, to wydaje mi się, że ograniczymy trochę ten populizm, bo Polacy, tak jak przedstawiciele tutaj ambasady, ale także przede wszystkim inne polonijne organizacje, cytują statystyki UCL-u, jaki jest ten wkład imigrantów, jak tutaj budują Wielką Brytanię i tego po prostu nie można zignorować. Wracając jeszcze do benefitów, jak ty uważasz, czy ten system jest rzeczywiście, bo tak, pan Cameron narzeka, że Polacy pobierają dużo tych benefitów, tak, zgodzę się z tym, że na pewno czasem jest to wykorzystywane przez Polaków, ale czy system angielski sam się trochę nie zaplątał i czasem przyznaje te benefity no bez sensu? Znaczy tutaj wypowiedź pana premiera była dotycząca tych Polaków, którzy mają dzieci w Polsce. Jest to tak śmiesznie mała kwota, bo jest to bodajże kilkadziesiąt, 20 czy 30 milionów funtów. W całym budżecie Wielkiej Brytanii jest to tak śmieszna liczba, która w ogóle nie powinna być wnoszona do dyskusji, dlatego wydaje mi się, że ten temat jest... Ale nawet pominając już społeczeństwo polskie, tak? Dostają benefity również Cyganie, Hindusi. Czy tam też nie tkwi jakiś błąd i jakby teraz chcieliby odzyskać może te pieniądze i atakują właśnie... akurat sobie tak wybrali Polaków, tak? Trudno mi powiedzieć, nie przemawiam jako rząd brytyjski, trzeba się zapytać ich i należy się pytać, pisząc cały czas listy do różnych ministrów. Polacy tego do końca nie rozumieją, że tutaj w Wielkiej Brytanii, pisząc list odręcznie i wysyłając je do rządowej instytucji, naprawdę dostajemy tą odpowiedź konkretną. Nasza odpowiedź w kwestii tej dyskryminacji nie była aż tak konkretna, bo nie odpisał nam sam premier, tylko minister... No właśnie, chciałem zapytać... Przepraszam, jak odniósłbyś się do odpowiedzi, nawet nie pana Camerona, tak, bo on osobiście nie odpisał, jakbyś się odniósł do tej odpowiedzi? Tak, dostaliśmy odpowiedź od ministra do spraw zwalczania przestępczości, która dotknęła jednego problemu, czyli kwestii pobicia tego Polaka, Damiana, właśnie z takich względów narodowościowych, natomiast nie odniosła się do tego problemu szerszego, czyli dyskryminacji Polaków i różnych ataków na Polaków, którzy się zdarzają w całym kraju,
często, nie ma dokładnych statystyk, chociaż, chociaż niektórzy dziennikarze próbowali do nich dotrzeć i są one dosyć wysokie. Także nie była to w pełni satysfakcjonująca odpowiedź, natomiast odpisał nam sam minister, prawda, z podpisem i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie było w pełni satysfakcjonujące, ale no, byliśmy wdzięczni, że gdzieś ta wiadomość tam doszła, bo to jest pewne. Również usłyszałem, że starają się, żeby wypowiedzi dotyczące Polaków, takie atakujące Polaków, nie były właśnie wycelowywane stricte w naszą narodowość, więc to na pewno tam doszło i ci ludzie to wiedzą i nie chcą jakby krzywdzić Polaków. Tak przynajmniej wierzę i taką mam nadzieję. I wydaje mi się, że tutaj pisząc listy do tych polityków, my możemy bardzo dużo zdziałać. W Polsce niestety często jest tak, że kogoś piszemy list, nie dostajemy w ogóle odpowiedzi. Nie ma kontaktu z danym politykiem. Tutaj taką odpowiedź możemy dostać i wydaje mi się, że trzeba z tego demokratycznego systemu, który przez tyle lat się tworzył, korzystać. Na koniec, Jerzy, dwa takie może trochę odrębne pytania. Co sądzisz o polskich mediach w Londynie i o Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, czyli POSK? Trudno odnieść mi się do wszystkich mediów. Są media bardziej... No, chodzi mi o te takie najważniejsze, tak? Są media bardziej rzetelne i są mniej rzetelne. Wydaje mi się, że jest część, na przykład jak Dziennik Polski czy Goniec, które ostatnio miały wiele pozytywnych artykułów, także te media w internecie, jeszcze Londynek, Polish Express, które bardzo rzetelnie podchodzą do wielu tematów, starają się być wszędzie tam, gdzie Polacy ich potrzebują. Wiadomo, nie wszędzie, bo jest wiele tematów, które są ignorowane, ale są tam, gdzie powinny być, więc wydaje mi się, że starają się wypełniać swój obowiązek. Są niestety też gazety, których nazwy nie będę wymieniać, żeby ich nie reklamować, które ostatnio napisały, że jako Polska powinniśmy się wstydzić II Rzeczpospolitej, ponieważ jest to historia naszego kraju, jak polskich obozów koncentracyjnych. Chyba nie użyli polskich obozów koncentracyjnych, ale powiedzieli, druga Rzeczpospolita to obozy koncentracyjne. Pomimo, że był jeden obóz organizowany przez Polaków dla wtedy oponentów politycznych, to nie budowaliśmy obozów koncentracyjnych. To wielu Polaków zabolało. W tym samym artykule była wypowiedź, że polskie szkoły sobotnie są tak patriotyczne, że przygotowują następną brunatną grupę, która będzie tak radykalna, że tutaj Polacy nie wiadomo co, z kim będą walczyć. Przykro mi czytać takie artykuły, ale to jest mniejszość i margines polonijnych mediów. Ogólnie z wielką przyjemnością mogę czytać bardzo pióro na wysokim poziomie. A czy nie uważasz, że za dużo jest właśnie artykułów i wiadomości właśnie odnośnie tych ataków na społeczność? Rozmawialiśmy o tym wcześniej, tak? No tak w skrócie mówiąc, nie przesadzają trochę. Na przykład, jak dobrze pamiętam, w Polish Express pojawił się kiedyś artykuł, że na Facebooku jest jakiś portal tam przeciw Polaków, już nie pamiętam jaki to tytuł tego profilu. Tam było chyba polubień zaledwie może 100, 150, może nawet mniej. No i nie wiem, czy po co jest takie wyciąganie i nawet pokazywanie, że coś takiego jest. Myślę, że dużo osób by w ogóle się o tym nie dowiedziało, gdyby tego nie było w gazecie. Wydaje mi się, że czasami tak, ale takie media są. Często szukają sensacji. Wydaje mi się, że patrzenie na profil na Facebooku antypolski, który ma, on ma nawet jeszcze mniej, kilkadziesiąt polubień, nie powinno do tego nawet dochodzić, bo lepiej właśnie to pominąć milczeniem. Wtedy ludzie by tego nie lajkowali. No właśnie o to mi chodzi, wiedzieli dużo o osób tym. Się dowiaduje. To jest jedno podejście do tej sprawy. Drugie podejście jest takie, że jak będziemy ignorować wiele małych takich antypolskich wypowiedzi, różnych działań, to nagle zobaczymy, że one coraz bardziej urastają, jest ich coraz więcej, a my nie zareagowaliśmy w porę. Inne mniejszości, które potrafią walczyć z dyskryminacją wobec nich,
reagują nawet na najmniejszą rzecz, od razu piszą do premiera, do wszystkich i wychodzą na tym bardzo skutecznie. Wydaje mi się, że budując czy organizując spotkania, gdzie Anglicy mogliby się spotykać z Polakami i szczerze rozmawiać o wielu rzeczach, które moglibyśmy poprawić czy budować wspólnie, takie poglądy będą się zmniejszać. To jest takie chyba najbardziej racjonalne podejście. A wracając do POSK-u, co sądzisz o tej organizacji? Bo szczerze mówiąc słyszałem różne opinie i muszę przyznać, że bardziej opinie na takie, bardziej na nie. Nie jestem osobą, która lubi narzekać na wszystko i na wszystkich, bo prawdopodobnie na każdą polską instytucję i każdą organizację można by coś małego powiedzieć. Ja szanuję POSK za to, że jest tam organizowane wiele wspaniałych spotkań. Ostatnio byłem na zjeździe kresowiaków, organizowanych przez właśnie takie koło Lwowian, koło przyjaciół Lwowa. Przemile, mogliśmy obejrzeć film, poznać wielu ludzi, byli też polscy lotnicy, no jest to organizowane. Często różni przyjeżdżają także ideolodzy, czy dziennikarze, czy jakieś ciekawe do poznania osoby. Wydaje mi się, że można na to chodzić, trzeba to docenić. Czy są jakieś problemy w POSK-u? No pewnie i są. Czym my się powinniśmy zająć, żeby budować, bo to jest jeden z takich filarów polskich. Ognisko polskie, tutaj jeszcze więcej mogę powiedzieć, bo jest to takie miejsce kulturalne, które się przebudziło po też wielu problemach. Cały czas coś tam jest organizowane, wystawy, koncerty. Wydaje mi się, że powinniśmy po prostu wspomagać te miejsca. No dobrze, tak, ja widzę odpowiedź polityczna, ale dziękuję bardzo. Ale dobra, Jerzy, dziękuję za wywiad i życzę powodzenia w swoich działaniach. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem.